Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl i gorące pytania. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Już za pasem święta Bożego Narodzenia. Zastanowimy się więc, jak w tym czasie wspomóc Polaków uwięzionych przez białoruski reżim. Dlatego ze mną na łączach Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Spokojnie, panie ministrze, nie będziemy rozmawiali o lekach, które za moimi plecami, ale to zostało z poprzedniej rozmowy. O leki pytać nie będę, ale o tę inicjatywę, która powstała w rządzie, wigilijny talerz dla Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Co to za inicjatywa? To bardzo pozytywna, myślę, inicjatywa, która nas wszystkich łączy. Mianowicie doskonale wiemy, święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim wielkie duchowe święto, święto narodzin naszego Zbawiciela, ale to też bardzo rodzinne święto. W zasadzie, gdybyśmy tak na chłodno analizowali, to chyba wieczerza wigilijna jest najważniejszym w życiu polskich rodzin wieczorem. Oczywiście święta Wielkiej Nocy są ważniejsze od Bożego Narodzenia, ale gdybyśmy te chwile rodzinne analizowali, to chyba wieczerza wigilijna jest ta pełna największej ilości tradycji polskich, takich elementów rodzinnych. Bardzo pięknym elementem w naszej tradycji jest pusty talerz, puste zasłanie, zastawa dla wędrowca, dla osoby nieobecnej, dla osób, za którymi tęskni. Niedawno obchodziliśmy 40. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Ja tak sobie wyobrażałem, jak wtedy te wigilie Polaków wyglądały, 11 dni po wprowadzeniu stanu wojennego. Myślę, że to puste miejsce, puste nakrycie było niezwykle dramatycznym symbolem w większości polskich domów. Myśleliśmy o osobach aresztowanych, internowanych, oczywiście też o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, kopalni Wujek, w wielu innych miejscach. I no, uzmysłowiliśmy sobie, że dzisiaj mija 9. miesiąc od aresztowania, haniebnego aresztowania przez reżim białoruski pani Angeliki Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. I w ogóle ten fakt, że będziemy za chwilę zasiadać do stołów wigilijnych, cieszyć się bliskimi, cieszyć się wzajemną atmosferą, wzajemną obecnością, tą wspaniałą atmosferą, a 3 godziny jazdy samochodem od naszej stolicy zaczyna się kraj autorytarny z dyktaturą, pełną przemocy. I nasi rodacy, tylko za to, że są Polakami, są w białoruskich więzieniach. My siedzimy przy stole z bliskimi, a w ten sam wieczór pani Angelika Borys, pan Andrzej Poczobut są w wieloosobowych, koszmarnych celach z więźniami kryminalnymi na Białorusi. Są tam tylko za to, że jesteśmy Polakami. Stąd nasza akcja, żebyśmy to wolne miejsce, tradycyjne, wolne miejsce przy wigilijnym stole zadedykowali w tym roku Angelice Borys, Andrzejowi Poczobutowi i innym bezprawnie więzionym osobom na Białorusi. Niech to będzie wyraz naszej solidarności narodowej. Pokażmy, że jesteśmy z nim, że jesteśmy narodem, że jesteśmy wspólnotą i jakby jest dla nas wszystkich Polaków, oglądają i w kraju, i na całym świecie, nieakceptowalne to, że ktoś siedzi bezprawnie aresztowany tylko za to, że jest Polakiem. A to właśnie się dzieje tak blisko naszych granic, tak blisko naszych domów. Więc chcemy, żeby każdy z nas w tej bardzo przecież rodzinnej, prywatnej, intymnej okoliczności, jaką jest nasz rodzinny wieczór wigilijny, pamiętał w modlitwie, w dobrej myśli, w rozmowie także o tej sytuacji, o naszych aresztowanych Polakach. Zachęcam też, żeby wziąć udział w akcji internetowej, żeby dać temu wyraz. Użyjmy nowych technologii, nowych mediów. Zachęcam, żebyście Państwo weszli na profil pełnomocnika rządu do spraw Polonii Polaków za granicą, mówiącego te słowa. Wejdźmy proszę na profil Jan Dziedziczak na Facebooku i tam jest właśnie akcja. Można dołączyć się na akcji na Facebooku. Wigilia Angeliki i Andrzeja. I tam proszę, jeżeli ktoś by się zdecydował połączyć się także w tym wymiarze z naszymi rodakami na Białorusi, żebyśmy zrobili zdjęcie naszego stołu wigilijnego, naszego wolnego miejsca, tego pustego miejsca dla nieobecnej osoby przy stole wigilijnym,
Zróbmy zdjęcia telefonem komórkowym, dopiszmy życzenia od naszej rodziny i wstawmy to na Facebook właśnie w ramach tej akcji z hashtagiem Wigilia Angeliki i Andrzeja. Mamy nadzieję, że to będzie piękne świadectwo solidarności narodowej wszystkich Polaków i w kraju i naszych 20 milionów rodaków za granicą. Już wiem teraz, że to jest coś bardzo wzruszającego i ważnego dla współpracowników, dla bliskich Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Oni będą śledzić tą akcję. Myślę, że w jakimś stopniu to doda otuchy im w ten trudny dla nich wieczór wigilijny bez bliskiej osoby, tak? I jeszcze świadomość, że ona jest w koszmarnym więzieniu. To na pewno, panie ministrze, będzie bardzo piękna i bardzo symboliczna akcja. Natomiast ja chciałam zapytać o to, co dzieje się w tej sferze niesymbolicznej. To znaczy, tak, jakie tutaj inicjatywy, co robi Polska, by jednak doprowadzić do uwolnienia naszych rodaków? I Unia Europejska, czy instytucje Unii Europejskiej, państwa Unii Europejskiej włączają się jakoś w tę akcję uwolnienia Polaków? Bo dużo się mówi o praworządności, o demokracji, o prawach człowieka, ale nie wiem, czy równie dużo się robi w tej mierze. Ja się tylko dokończę, że spróbujemy wydrukować te zdjęcia i życzenia i przekazać samej Angelice Borys i Andrzejowi Poczobutowi do więzienia, bądź też będą one czekać po uwolnieniu na nich i będą takim miłym przywitaniem w domu. Natomiast odpowiadając na ważne pytanie pani redaktor, my jesteśmy zdeterminowani, żeby pomóc naszym rodakom. Używamy wszelkich możliwych działań i już udało się trzy ważne osoby wydobyć z więzień białoruskich. Trzy panie, bo to są panie, trzy liderki środowiska polskiego wydobyć. Pamiętamy, że te 9 miesięcy temu do więzienia nie trafiła tylko Angelika Borys i Andrzej Poczobut, ale także pani Irena Biernacka, pani Maria Tyszkowska. To są panie, które są liderami Związku Polaków na Białorusi, odpowiednio w Lidzie i Wołkowysku, a także zaangażowana w sprawy polskie, choć nie będąca członkiem ZPW, pani Anna Paniszewa, dyrektor Szkoły Polskiej w Brześciu. Te panie również zostały aresztowane, również spędziły długi okres w koszmarnych białoruskich aresztach, ale dzięki działaniom tutaj różnych narzędzi państwa polskiego te panie udało się uwolnić. One są dzisiaj bezpieczne w Polsce. Udało się znaleźć mieszkania. Te panie są też pod pełną naszą opieką, taką socjalną. W Białymstoku pani Tiszkowska i Biernacka dostały mieszkania komunalne. Pani Paniszewa, no też zwracaliśmy się do prezydenta Trzaskowskiego o takie mieszkanie, ale jakoś są z tym kłopoty, co nas uczciwie mówiąc przy całej polaryzacji jednak zaskoczyło, bo to jest trudne do wytłumaczenia. Ale także trzy panie są już bezpieczne, natomiast podejmujemy wszelkie działania, żeby uwolniono także panią Angelikę Borys i pana Andrzeja Poczobuta. Reżim jest tutaj nieugięty. To jest bardzo trudne, bo to jest reżim całkowicie nieracjonalny. My jesteśmy jednak przyzwyczajeni do dialogu z kimś, kto ma jakieś zasady, jakieś racjonalne myślenia, ale warto naszym widzom uzmysłowić, w jakich okolicznościach pani Angelika Borys, pan Andrzej Poczobut zostali aresztowani. Pani Angelika Borys zorganizowała wraz ze współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi doroczne święto Kaziuków, czyli święto na cześć świętego Kazimierza. To święto odbywa się na tych ziemiach od kilkuset lat. Wielowiekowa tradycja. I proszę sobie wyobrazić, że pani Angelika Borys została za to aresztowana i oskarżono ją z artykułu 130 kodeksu karnego prawa białoruskiego, uwaga, o propagowanie faszyzmu, gloryfikowanie nazizmu i właśnie narodowościowe. No i jak tu racjonalnie rozmawiać, prawda? Gdyby to nie było tak dramatyczne i poważne, to by było w ogóle śmieszne, tak? No bo tu nie ma w ogóle jakiejś logiki, tylko dramatem jest to, że pani Angelice i panu Andrzejowi grozi za to do 12 lat więzienia lub łagrów. Więc no koszmarna kara. Panie ministrze, chciałabym jeszcze, bo czas nam ucieka, dopytać jeszcze o Unię Europejską. Pani redaktor, więc my oczywiście poruszamy tę sprawę bilateralnie, polsko-białorusko, ale oczywiście prezydent Duda i premier Morawiecki, profesor Rau, minister spraw zagranicznych wraz z dyplomacją chcą
umiędzynarodowić tą sprawę. Znaczy chcemy, żeby cały wolny świat się upominał o naszych rodaków, a żeby to nie była tylko sprawa polsko-białoruska, czy polski reżimu białoruskiego. Stąd rozmowy i z ONZ-em, i z Radą Europy, z OBWE, a więc tymi instytucjami, które się zajmują wolnością obywatela, prawami obywatelskimi, wreszcie z NATO, no i właśnie z Unią Europejską. I zgadzam się z panią, że gdyby Unia Europejska tak się zajmowała sprawą Białorusi, jak zajmuje się rzekomym brakiem praworządności w Polsce, to na pewno byłoby łatwiej. Owszem, wreszcie udało się i Unia Europejska nałożyła kolejne sankcje na reżim białoruski, ale no, ja tu nie widzę takiego zapału i determinacji, jaki jest w stosunku do w pełni demokratycznej Polski. W pełni demokratycznej z całkowicie stuprocentowym przekonaniem. Proszę wziąć pod uwagę, że żaden z naszych Polaków uciekających z Białorusi do Polski, to są prawdziwi uchodźcy, bo to warto też podkreślić, bo to słowo jest zdezawuowane w ostatnim czasie bardzo. To są prawdziwi uchodźcy, którzy uciekają przed aresztowaniem, przed przemocą, przed śmiercią niekiedy. Nikt nigdy nie powiedział, że Polska jest niedemokratycznym krajem. Oni w ogóle nie rozumieją tej dyskusji o rzekomym braku demokracji, rzekomym braku praworządności. Każdy z nich odpowiada, dobrze, żeby ci urzędnicy czy ci działacze KOD-u pojechali na Białoruś. Oni by się tam przekonali, co to znaczy brak praworządności i demokracji. Tu nie ma nawet cienia, mówią nasi rozmówcy. I to jakby 100% z nich, to nie, że większość, 100% z nich mówią, tu nawet nie ma cienia jakichkolwiek problemów. Jest to 100% wolny i demokratyczny kraj. Tak ja, właśnie, ja mam właśnie ostatnio wrażenie, że świat i Unia Europejska nieco zapominają, z czym mamy do czynienia za naszą wschodnią granicą. Kanclerz Merkel dzwoniła do dyktatora Łukaszenki, jak gdyby nigdy nic, no, tak naprawdę legitymizując go na arenie międzynarodowej. To chyba troszeczkę nie tak powinno wyglądać, panie ministrze. No to był taki smutny koniec w tym wymiarze dyplomatycznym rządów kanclerskich pani Merkel. Całkowicie, no ja oceniam to jako błąd, jako uwiarygodnienie reżimu, koszmarnego reżimu, który jest nielegalny od już zeszłych jeszcze wakacji 2020 roku. I dzwonienie do dyktatora Łukaszenki, do człowieka, który zamknął około 1000 ludzi. Też były przypadki przecież śmiertelne, były przypadki no, haniebne, takie jak porwanie samolotu. I można było tutaj wiele innych przykładów. Dzwonienie i rozmawianie jak partner z takim człowiekiem jest czymś absolutnie irracjonalnym. Jeszcze raz podkreślę, no, dobrze by było, gdyby Unia Europejska, jako wspólnota przecież elitarna europejska, zajęła się dyktaturą, która jest, uwaga, 3 godziny jazdy samochodem od stolicy Polski, od stolicy jednego z unijnych krajów. Tu jakby jest niestety widoczna, no, często możemy to nazwać bezradnością. Panie ministrze, jaka jest w ogóle sytuacja więźniów politycznych na Białorusi? Pan powiedział, że około 1000 osób zostało uwięzionych. W jakich oni przebywają warunkach? Jak to w ogóle wygląda? To są bardzo złe warunki, bardzo złe. My monitorujemy oczywiście w pierwszej kolejności sytuację naszych rodaków. I pani Angelika Borys, i pan Andrzej Poczobut siedzą w wieloosobowych celach z więźniami kryminalnymi, w koszmarnych warunkach, mają problemy ze zdrowiem. Bardzo cierpią również fizycznie. To jest naprawdę coś, co jest nie do pomyślenia w XXI wieku, a dzieje się to tuż przy naszych domach, tak? Tuż przy naszych domach są takie rzeczy i jeszcze raz podkreślmy, to jest więzienie za to, że te osoby są Polakami. Reżim Łukaszenki wziął te osoby na zakładników. Tak? To jest w ogóle haniebne, bo podkreślmy, to są obywatele Białorusi i nasi Polacy na Białorusi. I te w ogóle, ta grupa 1000 więźniów politycznych, to są osoby, które są lojalnymi obywatelami państwa białoruskiego, które pragną wolności i niepodległości dla tego kraju. A reżim Łukaszenki ich więzi, reżim Łukaszenki swoich własnych obywateli
bierze ze zakładników wobec innego kraju. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Musimy niestety kończyć naszą rozmowę. Ja zachęcam naszych widzów do tego, by wziąć udział w akcji wigilijny talerz dla Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Wejść na profil na Facebooku. Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Tam opis akcji jest, tam także można dołączyć zdjęcie. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Pięknych, zdrowych, wspaniałych świąt życzę panu i państwu także. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo też dla pani. Gorące pytania. Dziękuję. Gorące pytania. Telewizja w Polsce.pl. Dorota Łosiewicz. Do zobaczenia.